W sobotę w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku odbyło się podsumowanie 16. edycji ogólnopolskiego i polonijnego konkursu literackiego imienia Leopolda Staffa. Gości uczestników powitała dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Katarzyna Michnowska-Małek. 16. ogólnopolski polonijny konkurs literacki imienia Leopolda Staffa organizowany jest na przemienku przez trzy instytucje trzech miast. Skarżyska Kamiennej, Starachowic i Ostrowca Świętokrzyskiego. Głównym organizatorem i gospodarzem podsumowania w obecnym roku jest właśnie nasza instytucja, Miejskie Centrum Kultury. Konkurs, który wpisał się w tradycje kulturalne naszego miasta, jest też rozpoznawalny i ceniony w środowisku literackim całego kraju. W tegorocznej już 16. edycji konkursu wzięło udział 225 autorów, zrzeszonych i niezrzeszonych, debiutantów i twórców z określonym dorobkiem artystycznym i prace, proszę Państwa, spływały z całej Polski. Bo nie było takiego województwa, z którego nie byłoby pracy. W tegorocznej edycji wziął udział 225 autorów w czterech kategoriach: poezja, proza, autor regionu świętokrzyskiego, młodzież do lat 18. Spotkanie rozpoczęło się od koncertu poezji śpiewanej. Swoje piosenki zaprezentował Tomasz Juchniewicz. Następnie odbyła się prezentacja nagrodzonych utworów w wykonaniu grupy recytatorskiej działającej przy Miejskim Centrum Kultury. I świadomie z rojnej ikry próchnem stęchlizną się stawał. Obejść głębie przez płcizny, mijać los stroną daleką, jakby tam nie spadło nigdy z hukiem lat trumienne wieko. Lepiej już przetrze zwierciadło i we własną wejść kloakę. Przejadło. Oto sam jestem robakiem. Wzywam głodny lud padliny i otwieram przed nim rany. Twarz smaruję krwią maliny. Zaś o zmierzchu wydojedzą resztę.
i święconego jadła. Podzwaniając okruchami, logą świecę po modlałach. Stałem w bagien do tulisków, w gnieździe rechoczących stworów. Patrząc na gaszone sykiem słońca silnego wieczoru. Zasiądź zmierzchu, gdy dojedzą resztki święconego jadła. Stują świece po mokradłach. Puls gwiazd w morzu rejowa, odgłos kroków, odchodzących liści, ogryzki kwiatów rosnących cicho w ogrodzie babci. Pomiędzy krzakami czerwonych porzeczek równoległy świat w krzywym zwierciadle staromodnego kredensu z przyżółkniętą serwetą w geometryczny ażur. Jury po zapoznaniu się z 225 zestawami prac konkursowych utworów poetyckich i prozatorskich postanowiło przyznać nagrody pieniężne i wyróżnienia. Wszyscy laureaci konkursu otrzymali upominki rzeczowe ufundowane przez Wydział Promocji Miasta przy Urzędzie Miasta oraz pokłosia konkursowe i dyplomy, które wręczali zastępca prezydenta miasta Krzysztof Myszka oraz dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Katarzyna Michnowska-Małek.